Ten teatralny duet ma na swoim koncie takie spektakle jak Malambo, Nasza klasa czy Merlin, Inna historia. Po ogromnym sukcesie Naszej klasy, Teatr na Woli odsłania nowy spektakl Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Andrea Spisaka. W roli głównej Andrzej Seweryn. Prorok Ilia to dramat, który Tadeusz Słobodzianek stworzył w 1992 roku. Inspirowany jest dziejami Eliasza Klimowicza, legendarnego przywódcy religijnego działającego na Podlasiu przed II wojną światową. Klimowicz, nazwawszy się prorokiem, zbudował osadę Wierszalin, mającą być nową stolicą świata. My próbujemy tutaj pokazać człowieka mocnej wiary i z tego powodu bardzo jakby duchowo silnego. Z tego powodu oczywiście człowieka, który potrafi wpływać na ludzi, mać na nich wpływ bardzo mocny. Ale jednocześnie nigdy, bo ta postać jest tak napisana, nigdy się to nie da pokazać tak, żeby ktokolwiek z publiczności nie wybrał ten drugi kąt spojrzenia i nie zobaczył w nim trochę Hochsztaplera. Rozdziobały drony kruki. Widzicie? Nie rucha się, śpiewa. A co, Koźle Święty, nie podoba się? Co? To miałem takie wyobrażenie, że rzeczywiście to sztuka dotyczy prostych ludzi, jakiegoś ludzi, jakichś z marginesów i tak dalej. Dzisiaj ten świat się na tyle zmienił po prostu, że można powiedzieć, że ta sztuka jest o mainstreamie. To znaczy jest w ogóle o krzyżownikach, o ludziach, którzy gotowi są jakby dla rozmaitych celów po prostu na fanatyzm, który zresztą wciąga w pewnym momencie. Bo to nie jest tak, że można prowadzić taką bezkarną grę. Przecież to widzimy po prostu, co się dzieje w naszym życiu. To zaczyna się od zupełnie jakichś niewinnych w ogóle pomysłów, po czym za chwilę wisi jakaś wizja rzezi, po prostu krwi. Główne zalecenie, które ma do zakomunikowania ludziom, którzy zwracają się do niego o pomoc, to módlcie się. Módlcie się i jeszcze raz módlcie się, prawda? Uzdrawiając ślepego. A myślę, że zdaje sobie doskonale sprawę, że nie uzdrawia go tak po prostu. On sam zresztą mówi, to nie ja Ciebie uzdrawiam, prawda? To Matka Boża Cię uzdrawia. Że mówiąc to, podkreśla jednocześnie, że macie się modlić przynajmniej 10 razy dziennie. I w skupieniu, bo jak będzie bez skupienia, to się... Tu są trzy kropki, nie ma zakończenia zdania, ale na pewno zakończenie zdania tego jest, bo to się wtedy nie będzie liczyło. Czyli nie ma uzdrowienia bez modlitwy. Pomyśleli, że koniec świata blisko i czarne słońce wzejdzie i niebo na ziemię spadnie i rzeki z brzegu wystąpią i groza przyjdzie taka i wielu rozum straci i domy ujrzycie zgliszcza. Dzieci wołających chleba. Zdawać by się mogło, że niewątpliwie ciekawa historia proroka z Białostocczyzny nie jest jednak na tyle aktualna, by móc zainteresować większą rzeszę widzów. Na czym więc polega uniwersalizm tego dramatu? Moim zdaniem ten dramat jest bardzo uniwersalną historią, opisuje bardzo uniwersalną historię, czyli kiedykolwiek byłby wyciągnięty, to opisuje takie dzieje albo takie charakterowe Tak opisuje ludzki charakter, który się nie zmienia w zależności od ułożenia społeczeństwa albo historycznych epok. Cały czas ludzki charakter zostaje ten sam. I w ogóle świetnie jest opisany w tej sztuce. Świetnie jest opisany mechanizm, jak poprzez jakąkolwiek manipulację, czy ideologiczną, albo jakąkolwiek ideologię, czy ideologia religijna albo jakakolwiek inna, źle zrozumiana, potrafi naprawdę doprowadzać do olbrzymich katastrof. I to są naprawdę motywy, które zawsze będą aktualne.
Prorok Ilia nie jest pierwszym spektaklem stworzonym we współpracy Tadeusza Słobodzianka z Andrzejem Spisakiem. Oni sami, razem z grającym główną rolę Andrzejem Sewerynem, są bardzo zadowoleni ze wspólnej pracy. Pierwsze spotkanie to spotkanie z Tadeuszem Słobodziankiem. Z jego osobą, z jego poezją, prozą, z jego literaturą, z jego teatrem. I naprawdę raduje mnie. Drugie spotkanie to spotkanie z reżyserem, z Andrzejem Spisakiem, który przynosi swój świat słowacki, swój sceptycyzm, swoją prostotę, nieufność, która wydaje mi się niezwykle cenną, i otwartość jednocześnie. Bardzo mi dobrze z nim, dobrze mi się z nim pracuje. A trzecie spotkanie to spotkanie z kolegami, z aktorami. Ja nie mam na co dzień kontaktu z wieloma aktorami teatru w Polsce, ponieważ jeszcze rok temu pracowałem tylko we Francji, od roku dopiero w Teatrze Polskim, gdzie mam przede wszystkim kontakt z aktorami Teatru Polskiego w Warszawie. Więc spotkanie z ich światem, z ich sposobem traktowania tekstu, z ich sposobem poruszania się, z ich wrażliwością, ich uczciwością w pracy, ich solidnością, wytrzymałością, to też bardzo satysfakcjonujące spotkanie. To jest wszystko na dobro tego spektaklu, bo potrafimy razem rozmawiać i wzajemnie się inspirować. I on oczywiście na ten temat dużo, dużo więcej wie jak ja, czyli jego uwagi zawsze są bardzo naprawdę inspirujące i są zawsze na korzyść spektaklu. Po prostu jestem jakby bardzo podekscytowany tym, że reżyserowi udało się namówić do zagrania głównej roli wspaniałego w ogóle polskiego aktora, jednego z czołowych po prostu, Andrzeja Seweryna. Aktora tej rangi na pewno niełatwo namówić do współpracy. Jak się udało? Chyba mu się ta rola podobała, bo nie było to aż takie trudne.